Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 88. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj 88. spotkanie o niezwykłej symbolice. Bo mamy tutaj 2 razy 8, czyli energia, Wenus. Piękna, spełnienia, radości, obfitości, miłości, zdrowia, szczęścia. Takiej lekkości, gdzie każdego dnia budzisz się w pełni radości życia, energii, by działać, by realizować siebie tutaj i teraz, by żyć zgodnie z idealną wizją Twojego życia. Pamiętaj, zawsze z lekkością, wolnością, niezależnością, pełnią siły i pełnią mocy. 8 i 8, 2 razy 8. Czyli powinniśmy dzisiaj porozmawiać o właśnie takiej lekkości, o właśnie takiej radości, o tym, co najpiękniejsze. Gdzie każdy dzień jest podarunkiem niebios, gdzie każdy dzień jest tak piękny, pozytywny, jeden, jedyny i niepowtarzalny. I gdy otrzymałam przesłanie i temat naszego dzisiejszego spotkania, to był on zupełnie przeciwieństwem. Ponieważ tematem naszego dzisiejszego spotkania jest torturowanie siebie, zamartwianie się w tematach materii, czyli zdrowia, pieniążków, kariery, rodziny i wszystkich innych dziedzin bycia tutaj i teraz na Ziemi. Zamartwianie się, torturowanie się, myśli, które stale się pojawiają, które są przepełnione strachem, niepewnością i które lubią się materializować. Bo jeżeli się czegoś boimy, to ma to tak niezwykłą energię, tak naładowaną energetycznie, że przyciągamy takie sytuacje, czyli to, czego żeśmy się najbardziej obawiali, staje się nagle rzeczywistością. Jednak dzisiejsze spotkanie chciałabym rozpocząć od, nazwijmy to, anegdoty. W rzeczywistości jest to prawdziwy zapis historyczny, który może już znasz, który miała powiedzieć królowa Francji Maria Antonina. W rzeczywistości jednak, gdy znamy tą całą przekorę historii, to wiemy, że historię piszą zwycięzcy i że dokładnie w tym czasie, gdy Maria Antonina była królową Francji, wszystkie inne siły przygotowywały naród do wielkiej rewolucji francuskiej. Czyli obalenia króla, obalenia królowej, ta wielka gilotyna, znasz to na pewno. Dlatego co w rzeczywistości powiedziała Maria Antonina, w jakim kontekście i czy jest to prawda, to pozostawiam tutaj pod wielkim znakiem zapytania. Maria Antonina miała wygłosić słowa. Jeżeli ludzie nie mają chleba, to niech jedzą ciastka. Właściwie takie sformułowanie, które przysporzyło jej bardzo wielu wrogów, było to oczywiście zgodne z systemem, zgodne z programem, ale w rzeczywistości, gdy popatrzymy na to z innej strony, tutaj mamy chleb kwaśny, suchy, a tutaj mamy ciastka jako ten symbol bogactwa, lekkości, spełnienia, radości i słodyczy życia. Jeżeli nie mamy chleba, jedzmy ciastka. Jak to rozumieć i jak ma się to dzisiaj do tematu naszej 88. ceremonii? O tym za chwilę. Rozpoczniemy jednak jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy. Jesteśmy naturalnie na mitycznej Atlantydzie, tym razem na wyspie Maderze, w magicznej oazie, która jest powita dokładnie w tym momencie porą zimową, czyli większość
Dew, roślin, większość istotek natury jest uśpiona, a niektóre tylko są w takim zimowym półśnie czy zimowym czasie odpoczynku i regeneracji. Jednak dokładnie ta energia będzie Ci dzisiaj służyć do przemian i transformacji, bo jak wiesz, magiczna oaza jest tym symbolem transformacji i przemiany miejsca, które było całkowicie zniszczone przez człowieka, pustkowie, pustynia, w takie miejsce, które widzisz dokładnie w tym momencie, czyli pełne życia, niezwykły las tropikalny, gdzie każda istota ma swoje miejsce i gdzie wszystko jest w pełnej harmonii i równowadze. Ta energia przemiany i transformacji jest również bardzo obecna, ponieważ w czasie pory zimowej kwitną w magicznej oazie w większości kwiaty w kolorze fioletowym. A wiesz, że fiolet to jedna z najwyższych wibracji i wibracja odpowiedzialna za zmianę, przemianę czegoś na lepsze naturalnie. Czyli wszystko to, co jest w tym momencie, można jeszcze zmienić i przemienić na coś lepszego, piękniejszego, wypełnionego właśnie taką radością, szczęściem i spełnieniem. Czyli jeżeli należysz do osób, które jeszcze maltretują siebie, torturują siebie, zamartwiają się w sprawach materialnych, tego życia materialnego tutaj i teraz, czy w sferze Twojego ciała, na przykład diety, odżywianie, odchudzanie wszelkiego rodzaju, czy w sprawach finansowych, gdzie martwisz się o Twoją przyszłość, o Twoje finanse, o pieniążki, kapitał, który staje do Twojej dyspozycji, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie, to spotkanie jest dla Ciebie. Przyjmij więc wszystkie te przesłania, połącz się z tą energią i niech dokona się przemiana i transformacja. Tutaj i teraz. Ale aby nie przedłużać, zaczynajmy. Bardzo proszę, wstań w tej chwili, odetchnij głęboko i z każdym wdechem wydychasz światło, które rozświetla wszystko w Tobie, wszystko wokół Ciebie, a z każdym wydechem wydychasz wszystko to, co negatywne, co może przyczepiło się do Ciebie w ostatnich dniach lub tygodniach. Zaczynajmy więc. Głęboki wdech światła i wydech wszystkich ciemnych energii, które odczuwasz jako bariery, ograniczenia, coś ciemnego, od czego pragniesz się uwolnić. I jeszcze raz głęboki wdech światła i wydech wszystkich ciemnych energii. I jeszcze raz głęboki wdech światła i wydech. I teraz poczuj, jak Twoje wewnętrzne słońce na wysokości splotu słonecznego i serca rośnie. I rośnie, i rośnie. Rozświetla wszystko w Tobie, wszystko wokół Ciebie i jest tak silne, że nawet ja je odczuwam i wszystko wokół mnie. Rozpoczynamy proces oczyszczenia i podwyższenia wibracji. Możesz powtarzać za mną na głos lub w myślach. Siły wyższe, siły światła, siły miłości, obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o oczyszczenie mojego ciała, mojej aury i mojego otoczenia. Teraz. Siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o ochronę, opiekę i wsparcie każdego dnia i w każdym momencie. Siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o wypełnienie mojego ciała, mojej aury i mojego otoczenia tym, co świetliste i najlepsze dla mnie. Dziękuję. Światło jest we mnie i wokół mnie.
Światło jest we mnie i wokół mnie. Światło jest we mnie i wokół mnie. Poczuj to światło w tobie, jak rozświetla wszystko w tobie i wszystko wokół ciebie. Wszystko staje się lekkie, radosne i przyjemne. W tym momencie połączę się z tym miejscem mocy, z tą energią przemiany i transformacji. Możesz mieć oczy otwarte, możesz mieć oczy zamknięte. Skup się na energii, przyjmij jej jak najwięcej. Poczuj ją jako ten fioletowy promień, który przybywa do ciebie, otacza wszystko w tobie, wszystko wokół ciebie i będzie ci pomocą i wsparciem, by coś przemienić. Coś, od czego pragniesz się jeszcze uwolnić, co pragniesz, by odeszło i zrobiło miejsce dla tego, co nowe i piękne. By żyć w pełni radości, lekkości, szczęścia i spełnienia i by żyć zgodnie z idealną wizją twojego życia. Uwolnić się od tych starych barier, starych myśli, starych programów i tym razem schodzimy bardzo, 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 bardzo głęboko do podświadomości, jeszcze głębiej niż na naszym ostatnim spotkaniu i oczyszczamy, robimy takie porządki. Tym razem nie świąteczne czy przedświąteczne, ale gruntowne, które będą podstawą i fundamentem do radości, szczęścia i spełnienia w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach i oczywiście w tym nowym roku 2020, który ma bardzo wyjątkową symbolikę, prawda? Nowy czas, nowy początek. Czyli w tym momencie połączę się z tym miejscem mocy, ty tylko skup się na energii, zgromadź jej jak najwięcej. Pamiętaj o tym, by wysłać z głębi twojego serca światełko do tego miejsca, a to miejsce odpowie ci 1000 razy mocniej. I tym razem koncentrujesz się na energii fioletowego promienia. Fioletowa wibracja, która oczyszcza wszystko w tobie i wszystko wokół ciebie. Siły tego miejsca mocy. Ja, Maria Bucardi, Maria i Maren, przywołuję was i proszę o połączenie, bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste. Strażnicy powietrza, strażnicy wschodu, przywołuję was i proszę o połączenie. Strażnicy ognia, strażnicy południa, przywołuję was i proszę o połączenie. Strażnicy wody, strażnicy zachodu, przywołuję was i proszę o połączenie. Strażnicy ziemi, strażnicy północy, przywołuję was i proszę o połączenie. Bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste. Energię fioletowego promienia. Proszę was o pomoc i wsparcie, o waszą energię przemiany i transformacji. Energia tego miejsca płynie do ciebie. Energia odnowy i regeneracji, oczyszczenia, uzdrowienia, siły i moc. I energia ziemi i energia nieba. Mądrość wyższa, mitycznej Atlantydy, która pomoże ci w kolejnych dniach i tygodniach iść zgodnie idealną wizją twojego życia i oczyścić wszystko to, co powinno odejść raz na zawsze. Dziękuję. Momencik milczenia, spokoju, ciszy. Połącz się z tą energią. Skoncentruj i za momencik
Zaczynamy nasze spotkanie. I tak jak to słońce wychodzi zza chmur, ten promień światła. Rozświetl wszystko w tobie, w twoim wnętrzu i w twojej podświadomości. I zadaj sobie pytanie. Czy masz tendencję, by martwić się, by torturować siebie? By maltretować siebie w sprawach materialnych. Moment szczerości, czy w jakiejkolwiek dziedzinie twojego życia, tutaj i teraz, w tym świecie materialnym, masz taką tendencję, by martwić się na zapas, by męczyć się czymś. By tworzyć na przykład góry rzeczy, które trzeba załatwić, które trzeba ukończyć. Czy masz taką tendencję do zbierania góry rzeczy do prania, góry maili, na które trzeba odpowiedzieć, czy jakichkolwiek innych spraw? Niech to słońce symbolicznie rozświetli wszystko w tobie, wszystko wokół ciebie. Każdy zakamarek twojej podświadomości. Taki moment ciszy i zadaj sobie to pytanie. Czy masz taką tendencję, by martwić się na zapas, by zmuszać się do czegoś, by żyć według zasady, że muszę to, muszę tamto? Czy masz może taką tendencję, by maltretować twoje ciało poprzez różne diety czy sporty? Czy gdy słyszysz, że można żyć z lekkością i radością, to gdzieś tam głęboko pojawia się wątpliwość, że jest to naprawdę możliwe? Zastanów się, zamknij oczy, czy jest w tobie jeszcze coś, co można nazwać torturowaniem siebie, maltretowaniem siebie, zamartwianiem, troszczeniem się. Jeżeli coś takiego jeszcze czujesz w sobie, to nie martw się, bo większość z nas ma to w sobie. To jest ten wzór wychowania, który przejęliśmy od naszych rodziców, którzy często powtarzali nam, że bez pracy nie ma kołaczy, że trzeba ciężko pracować, aby coś osiągnąć. Jeżeli coś przychodzi nam z lekkością i łatwością, to na pewno szybko to stracimy. Takie przekonania wyssaliśmy już z mlekiem matki. Większość z nas, szczególnie w naszej polskiej świadomości, jest to bardzo głębokie przekonanie. Dlatego my Polacy jesteśmy tacy skorzy do pracy. Lubimy pracować, lubimy pokazać innym, że jesteśmy lepsi. Ale w rzeczywistości jesteśmy zakompleksieni, mamy poczucie swojej niskiej wartości. Dlatego musimy udowadniać całemu światu, że jesteśmy lepsi niż inni, że osiągamy więcej niż inni i że trudno i ciężko do czegoś doszliśmy. Wiesz, bardzo często spotykam się z tym, że osoby, które osiągnęły sukces w tej czy w innej dziedzinie, a może we wszystkich dziedzinach, tłumaczą się przed innymi, że osiągnęły to ciężką pracą. Musiałam ciężko pracować, musiałam ciężko pracować. Wiesz, żeby to osiągnąć, pracowałem po 16 godzin dziennie. Nie miałem urlopu, nie miałem wyjazdów, nie miałem wolnego czasu. Osoby, które osiągnęły sukces, mają tendencję, by tłumaczyć się przed innymi, że ten sukces osiągnęły.
Może w Twoim otoczeniu, wśród Twoich znajomych są takie przykłady. A może sama jesteś, czasami jesteś takim przykładem osoby, która ma przekonanie, że tylko jeżeli żeśmy ciężko pracowali, to zasłużyliśmy na sukces. Wiesz, gdy siła wyższa dała mi to przesłanie na naszą dzisiejszą 88. ceremonię, to musiałam się uśmiechnąć, bo również ja sama kiedyś, dawno, dawno temu miałam takie przekonanie, miałam taką tendencję, że muszę wszystkim tłumaczyć, dlaczego mam nowy samochód, dlaczego mam dobre, piękne ubranie, dlaczego mieszkam w takim czy innym miejscu. Tłumaczyłam, że wiesz, ja musiałam ciężko pracować, aby to osiągnąć. Wiesz, ja również należałam do takich osób, które gromadziły góry rzeczy, aby mieć trudniej. Może znasz takie przykłady. Wracasz właśnie z jakiegoś wyjazdu, na przykład z urlopu, i masz tylko bagaż podręczny. Wypakowujesz ten bagaż, no i większość tych rzeczy trzeba odświeżyć, trzeba je wyprać. I dokładnie w tym momencie, gdzie wystarczyłoby rozpakować ten kuferek, tą walizkę, te rzeczy posortować, wrzucić na króciutki program do odświeżenia, do suszarki, wysuszyć i włożyć do szafy, nagle wpadasz na wspaniały pomysł, że jeżeli mam już te rzeczy do prania, to od razu, dokładnie w tym samym czasie, zrobię porządek w moich szafach. Czyli zamiast tego jednego kuferka z praniem, czyli małego koszyczka, który można by było wyprać w przeciągu 2 godzin, posortować i mieć święty spokój, nagle otwierasz wszystkie szafy i nie tylko jedną półeczkę, czy dwie, czy jedną szufladę, czy dwie, tylko wszystkie naraz i zaczynasz sortować. Tak, te rzeczy mi się podobają, te mi się nie podobają. Tutaj wielka góra się pojawia, na przykład na łóżku czy na podłodze. I teraz tak, z tego jednego kuferka, z tej małej góry rzeczy do zrobienia, do wyprania, powstała jedna mała góra i jedna wielka góra. I teraz w tym momencie, gdy zaczynasz to wszystko sortować, układać, w tym samym czasie, zamiast tej godziny czy dwóch, gdzie można było tylko wyprać te rzeczy, posortować i mieć to z głowy i zająć się pięknymi, przyjemnymi rzeczami czy normalnymi, zwykłymi, codziennymi obowiązkami, ty masz w tym momencie nie 2 godziny, ale na przykład cały dzień, a może 2 dni, bo już pod wieczór ta góra była tylko do połowy posortowana i przechodzi ona na kolejny dzień. Co się dzieje w tym momencie? Ten wewnętrzny czarny wilk zmusza cię do ciężkiej pracy, do pracy ponad siły i jednocześnie, gdy pracujesz, by tą górę rzeczy posortować, rosną kolejne zaległości. Wyobraź sobie, gdyby po powrocie do domu zabrać tylko ten kuferek na 2 godziny, przejść do pralni, wyprać wszystko, poprasować, posortować, po 2 godzinach można było zająć się na przykład e-mailami, które w tym czasie nadeszły, czy uporządkowaniem innych rzeczy, czy w kuchni, czy korespondencji, czy paczek, listów, które w czasie Twojej nieobecności przyszły pocztą. Ty zamiast tych 2 godzin inwestujesz cały dzień lub 2 dni. W tym momencie ta góra maili, które po urlopie i tak już była spora, urosła jeszcze bardziej. Ta góra paczek, na przykład, które przyszły pocztą, urosła jeszcze bardziej o kolejny dzień. I tak z tej jednej małej góry rzeczy do zrobienia powstała druga wielka góra do zrobienia, a może 3., 4. i 5. I w rzeczywistości, zamiast żyć z lekkością i radością, tylko ciężko pracujesz. Czyli sortujesz jedną górę, kolejną, kolejną, a w tym czasie rosną następne. Na pewno znasz takie sytuacje, czy z Twojego własnego życia, czy z Twojego
życia Twojej rodziny, Twoich znajomych, Twoich przyjaciół, czy może z innych źródeł. Wyobraź sobie, że gdy ja poznałam moją drugą połowę, to mieliśmy zupełnie różne podejście do życia. Jak wiesz, moja druga połowa jest Niemcem z Saksonii, czyli jest osobą uporządkowaną, osobą, która jest nastawiona bardzo minimalistycznie, ale z niesamowitą radością życia, lekkością, wolnością, obfitością, bogactwem. To jest osoba, która była dla mnie przykładem i która nauczyła mnie bardzo wiele i dzisiaj tą wiedzę mogę przekazać Tobie w połączeniu z przesłaniami od siły wyższej. Tak jak to słońce symbolicznie rozświetla wszystko wokół. Gdy przyjmiemy tę mądrość. To wszystko nagle zaczyna być prostsze, łatwiejsze, lżejsze i przyjemniejsze. Na przykładzie. Na samym początku, gdy dopiero poznaliśmy się z moim ukochanym, bardzo dużo wyjeżdżaliśmy, właściwie dużo więcej niż teraz. I za każdym razem, przed każdym wyjazdem, na przykład na tydzień czy na 2 tygodnie, pakowaliśmy nasze rzeczy. I to był moment symboliczny. Moment, który pokazywał mi wszystkie programy zapisane we mnie i pokazywał mi tę różnicę, że można inaczej. Przed wyjazdem, już 2 dni wcześniej, przygotowywałam wszystkie moje rzeczy, garderobę, co będzie mi potrzebne. Wyjmowałam wszystkie rzeczy z szafy, przymierzałam, co pasuje z czym. No jak oczywiście kobiety, większość kobiet, a jeszcze większość kobiet, które mają takie właśnie blokady w podświadomości, o których w tym momencie Ci opowiem. Jedna rzecz, druga, no dobrze, tą zapakuję, tę nie. 1 dzień, 2 dni, a jeszcze to będzie mi potrzebne, to jeszcze będzie mi potrzebne i to jeszcze będzie mi potrzebne, a może jeszcze będzie mi to potrzebne. I tak przychodził ten czas, gdy trzeba było zapakować się w walizkę, na przykład tylko do bagażu podręcznego i z tej ogromnej góry rzeczy okazało się, że pasuje tylko jedna mała część. Więc kolejny czas, by zdecydować, że jednak to zabiorę, a tego nie zabiorę, to zabiorę, tego nie zabiorę. W pewnym momencie z tego przygotowania do wyjazdu, z tego 1 dnia czy z 2 dni, pojawiało się odczucie ciężkiej pracy. Bo nie tylko najpierw wyjmowałam te rzeczy, prasowałam, prałam, ale później, gdy okazało się, że one nie pasują do mojego bagażu, musiałam je znowu uporządkować. W przeciwieństwie do mnie, mój ukochany pakował do walizki tylko dżinsy, białą koszulę, biały podkoszulek i 2 rzeczy z bielizny. Jego walizka była prawie pusta. Prawie pusta, minimalistyczna i leciutka, lekka, a moja walizka była przepełniona rzeczami, których w większości nie potrzebowałam na wyjeździe i była ciężka. Gdy szliśmy na lotnisko, zawsze on musiał ciągnąć moją walizkę, a ja zabierałam jego albo on zabierał 2. Bo moja była tak ciężka, że nie byłam w stanie jej nawet ciągnąć na kółeczkach. Na wyjeździe wyglądało to w ten sposób. Mój ukochany zawsze miał się w co ubrać. Wszystko pasowało jedno z drugim, a jeżeli czegoś mu brakowało, to szliśmy na zakupy. Miał zawsze nowe rzeczy, albo prosto ze sklepu, albo wyprasowane, idealne, wyjęte z walizki, gdzie walizka była prawie pusta, więc te rzeczy nie były pogniecione, a ja w przeciwieństwie do niego miałam większość rzeczy pogniecionych, większość rzeczy no, w nie najlepszym stanie i większość rzeczy, które już kiedyś używałam. Więc gdy wybieraliśmy się na przykład na jakieś spotkanie, to ja miałam cały czas przekonanie, że mam na sobie stare rzeczy, które kojarzyły mi się z wieloma sytuacjami z przeszłości, a mój ukochany zawsze miał nowe, piękne rzeczy. Wyglądał zawsze jak z katalogu, a ja zawsze miałam takie przekonanie, że wyglądam troszkę jak taki kopciuszek. W rzeczywistości jednak to było bardzo głęboko zakorzenione przekonanie, które przekazałam Ci w mojej książce o swetrach, które mają duszę, że
My kobiety zazwyczaj nie mamy się w co ubrać, bo większość naszych rzeczy już kiedyś posiadaliśmy, już je ubraliśmy w tej czy w tej okazji, zapisała się w nich energia i gdy ubieramy je ponownie, to przypominają nam się te rzeczy, albo mamy wiele rzeczy zgromadzonych i musimy zastanawiać się, co pasuje jedno z drugim. W rzeczywistości jednak to jest właśnie ta góra rzeczy, ta trudność. Tak jak nie tylko ten cały proces pakowania walizki, ale również później, gdy wracaliśmy z wyjazdu, to mój ukochany miał tylko te kilka rzeczy do wyprania i od razu wkładał je do pralki, do suszarki, wszystko było gotowe. A ja zawsze wpadam na taki świetny pomysł, że jeżeli już mam taką górę rzeczy do wyprania, to posortuję jeszcze inne rzeczy, bo przecież z tego wyjazdu mam zebrane doświadczenie, że to nie pasowało, to już mi się nie podoba i tak dalej, więc od razu zrobię porządki w szafie. I tak może takie sytuacje mają miejsce w Twoim życiu, że gdzieś torturujesz siebie, czyli robisz sobie więcej pracy, niż byłoby to konieczne. Bo przecież można by było z lekkością i radością, z taką leciutką walizką podróżować każdego dnia, nie tylko na wyjazdy, ale każdego dnia. Czyli minimalizm, który dokładnie w tym momencie jest częścią mojego życia. Gdy w tym momencie pakuję moją walizkę na jakikolwiek wyjazd, to pierwsze rzeczy, które do tej walizki trafiają, to oczywiście sprzęt do nagrywania, moja suknia magiczna, dżinsy, biała koszula, biała bluzka i ewentualnie jakaś sukienka. Prosta, w jednym kolorze, w ciemnym kolorze, który zawsze będzie pasował na każdą okazję. A gdy mam taki leciutki bagaż, to z każdej podróży przywożę coś nowego, ale nie całą górę rzeczy, tylko jedną czy dwie rzeczy, jakiś piękny szal, jakiś piękny sweterek, który będzie mi się kojarzył z tym konkretnym wyjazdem. Tak to wygląda w sprawach rzeczy, ubrań, ale w rzeczywistości martwienie się, zamartwianie w sprawach materialnych ma również inne twarze. Na przykład, może należysz do osób, które lubią zamartwiać się i torturować w sprawach Twojego ciała. Czyli stosujesz różne diety, to ten sposób odżywiania, to ten sposób odżywiania, to głodówki. Twoje ciało zawsze jest w stresie. Ono nie wie, co wydarzy się jutro. To jest również forma maltretowania siebie. A siły wyższe mówią, żyj zgodnie z idealną wizją Twojego życia. I tak jak słyszysz te jastrzębie, bo oczywiście jesteśmy w magicznej oazie, więc jastrzębie są zawsze z nami i dokładnie teraz dwa jastrzębie krążą nade mną. Patrzysz na wszystko z wyższej perspektywy. I tak również na Twoje ciało. Jeżeli co jakiś czas stosujesz dietę cud, co jakiś czas zamartwiasz się, maltretujesz w sprawach ciała, to Twoje ciało, Twoje komóreczki, czyli Twoi poddani w Twoim królestwie zawsze są w stresie, ponieważ nie mają pojęcia, co wydarzy się jutro. Stres objawia się zawsze negatywnie, zawsze jest to dysharmonia, brak równowagi. Czyli stosując różnego rodzaju diety, by na przykład schudnąć, w rzeczywistości coraz bardziej przybieramy na wadze, bo zestresowany organizm pragnie ochrony, czyli zajadamy się jeszcze bardziej. I tutaj to jest jedna z form właśnie takiego torturowania się i zamartwiania. Jeżeli jeszcze dzisiaj stosujesz dietę, jeżeli jeszcze dzisiaj maltretujesz Twoje ciało, czy w formie jedzenia, picia, czy w formie sportów, ekstremalnych sportów, to przesłaniem od siły wyższej jest: zakończ to. Żyj z lekkością, radością, spełnieniem. W pełnej wolności. Idealnie, z idealną wizją Twojego życia. Czyli zamiast stosować dietę, połącz się z Twoim ciałem, połącz się z siłą wyższą, połącz się z Twoją duszą wyższą i zapytaj, na co masz dzisiaj ochotę?
jakie warzywa, jakie owoce Cię przyciągają. Na pewno Twoje ciało ich potrzebuje. Czyli zamiast zajadać się byle czym, czy zamiast głodzić się przez kilka dni, każdego dnia podchodź do tego tematu z radością i lekkością, a zobaczysz, że nagle wszystko zacznie się zmieniać. I tak samo sporty. Jeżeli chcesz, by Twoje ciało było elastyczne, pełne siły, pełne mocy, ale Ty je maltretujesz, to nie jest to nic dobrego. Popatrz na takie osoby, które uprawiają ekstremalne sporty. Czy te osoby wyglądają atrakcyjnie? Wręcz przeciwnie. Zazwyczaj mają dużo zmarszczek, ich ciało jest wymęczone, a ich cała aura jest wypełniona właśnie takim okrucieństwem, torturowaniem siebie. Znajdź więc taki sport, do którego masz ochotę, który wykonujesz z radością, lekkością, który daje Ci poczucie spełnienia. 88. Pięknego życia. Może będzie to jakiś lekki sport, a może różne sporty. I rób to tylko wtedy, gdy naprawdę masz na to ochotę. Nie torturuj siebie w żadnej dziedzinie. Inną dziedziną będą finanse. Ulubiona moja dziedzina, ponieważ chyba najwięcej osób, które zgłaszają się do mnie, zgłaszają się właśnie z problemami finansowymi. I większość tych osób ma właśnie takie negatywne myśli. Torturują siebie, zamartwiają się. Jak mam żyć zgodnie z idealną wizją mojego życia, jeżeli jeszcze nie mam tej wygranej w totolotka, jeżeli jeszcze nie mam tego miliona na koncie? Wierz mi, że jeżeli dzisiaj martwisz się o finanse, to nigdy ta wygrana się nie pojawi. A jeżeli się pojawi, to będzie tylko kolejną przyczyną do tego, by się martwić i zamartwiać, co ja teraz z tymi pieniędzmi zrobię, jak je zabezpieczę, by mi ich nikt nie zabrał, by ich nie stracić. Czyli z jednego stresu pojawia się kolejny. Wiesz, tak, jesteśmy zaprogramowani, że gdy mamy tylko jeden problem, to szukamy kolejnego i kolejnego. I gdy ten jeden się rozwiązuje, to zamiast odetchnąć z lekkością i radością żyć tutaj i teraz, wyszukujemy kolejny problem. Ale to można zmienić. I dzisiejszym przesłaniem od Siły Wyższej jest, jeżeli jeszcze torturujesz siebie w jakiejkolwiek dziedzinie życia materialnego, jeżeli się zamartwiasz, jeżeli masz ciemne myśli, jeżeli masz okrutne myśli, jeżeli masz czarne myśli, to uwolnij się od tego raz na zawsze, bo to jest właśnie to, co blokuje Cię w tym życiu, w lekkości, radości i wolności. W każdym momencie, każdego dnia zadaj sobie pytanie, czy to, co robię w tym momencie, jest zgodne z moją idealną wizją życia? W lekkości, radości, spełnieniu i obfitości? Czy też te myśli, zamartwianie się, torturowanie siebie, tworzenie wielkich gór, papierów, maili, prania, czy jakichkolwiek innych rzeczy do wykonania? Czy nie jest to czasem ten stary program zapisany gdzieś głęboko w podświadomości, który przecież chciałam zmienić, który chciałem zmienić? Wierz mi, że jest to możliwe. Jest to możliwe, by przeprogramować Twoją podświadomość i uwolnić się od takiego właśnie gromadzenia. Gór rzeczy do wykonania, sterty papierów na biurku, sterty maili, sterty prania. I jest możliwe uwolnić się od wszystkich takich myśli zamartwiania się, obawy i strachu, które lubią się materializować. Czyli jeżeli dzisiaj martwisz się o Twoją przyszłość, bo jeszcze nie wiesz, czy żyjąc zgodnie z idealną wizją Twojego życia, naprawdę będziesz mieć wszystkiego pod dostatkiem, czy spłynie wystarczająco dużo
pieniędzy, funduszy z tego, co będziesz robić, by żyć na odpowiednim poziomie? Jeżeli takie myśli się pojawiają, to jedynym kluczem, który warto w tym momencie poruszyć, to usuń te myśli. Usuń myśli, które w jakikolwiek sposób obniżają Twoje wibracje, które są przepełnione strachem, niepewnością, wątpliwością, bo to są myśli, które blokują Twoje szczęście. To są myśli, które blokują lekkość, radość i spełnienie w Twoim życiu. Niech to będzie dzisiaj przesłaniem naszej 88. ceremonii. Dokładnie teraz nadszedł czas, by wyszukać ostatnie blokady, by wyszukać ostatnie ograniczenia, by wyszukać te ostatnie zapisy w podświadomości, w najgłębszych warstwach Twojej podświadomości, które jeszcze nie pozwalają Ci żyć z lekkością, radością, spełnieniem. By usunąć wszystkie te programy, które zmuszają Cię do czegoś i które powodują, że martwisz się, torturujesz i robisz sobie krzywdę w sprawach materialnych. Na sam koniec przeprowadzimy taką malutką, nazwijmy to medytację, ćwiczenie energetyczne, by wyszukać te programy, a następnie je oczyścić, rozświetlić, uwolnić się od nich raz na zawsze. Ale pamiętaj, najważniejszym przesłaniem jest w każdej sekundzie, w każdej minucie, gdy tylko zauważysz, że torturujesz siebie, że masz przekonanie, że musisz coś, musisz dużo pracować, aby coś osiągnąć, musisz tworzyć wielkie góry rzeczy, by było Ci ciężko. Jeżeli w jakiejkolwiek dziedzinie Twojego życia zauważysz, że idziesz w tym kierunku, by się męczyć, by mieć trudniej, to zatrzymaj się i wykonaj to ćwiczenie, bo takie sytuacje będą się jeszcze pojawiać. To jest normalne i naturalne, bo każdy program wymaga czasu, aby usunąć ten stary program i wgrać ten nowy. I tutaj takim pięknym przesłaniem może być to, co już kiedyś opowiadałam Ci, że pewne miejsca pomagają w uwolnieniu się od starych rzeczy, a pewne miejsca utrudniają. Na przykład, jeżeli wiesz, że masz żyć idealnie z idealną wizją Twojego życia, już teraz, w tym momencie, ale jesteś jeszcze w Twoim starym mieszkaniu, które jest przepełnione różnymi rzeczami, które jest przepełnione energiami, które jest przepełnione starymi wspomnieniami, to będzie ten proces trwał dłużej. Ponieważ te wszystkie rzeczy mają w sobie zapisane wibracje przeszłości. Czyli najlepiej byłoby tak, że jeżeli zaczynamy żyć idealnie, z idealną wizją, zgodnie z idealną wizją naszego życia, to zupełnie zmieniamy i kraj, i miejsce, i całe otoczenie. Wtedy możemy od razu zacząć żyć zgodnie z tym, co jest idealne według nas. Jeżeli jednak chcemy zacząć żyć idealnie, zgodnie z idealną wizją naszego życia, ale nadal jesteśmy w starym otoczeniu, to jest trudniejsze, ale również możliwe. To jest tak, jak w moim życiu. Gdy wyjeżdżam na Porto Santo i jest tam taka lekka energia, mówiłam Ci już o tym, że gdy rozmawiasz z osobami na Porto Santo, zawsze mówią, że a vida boa, comere boa, czyli piękne życie, dobre życie, pyszne jedzenie. A gdy jesteśmy na wyspie Maderze, to wszyscy mówią molto trabalho, czyli dużo lub ciężka praca. I takie energie są zapisane w tych dwóch wyspach mitycznej Atlantydy. Jedna lekkość, radość, spełnienie, a druga przepełniona taką ciężką wibracją. I to jest tak, że gdy chcemy żyć
zgodnie z idealną wizją naszego życia i przemieścimy się w takie miejsce, które jest wypełnione tą radością, lekkością, gdzie już w tej globalnej świadomości jest łatwiej żyć tak właśnie w wolności, z lekkością i radością, to naturalnie jest to idealne. Ale jeżeli my tak chcemy żyć z tą wolnością, lekkością i radością, ale nasze otoczenie jest takie, jak na przykład na wyspie Maderze, że wszyscy mają trudno, wszyscy muszą ciężko pracować, to jest to trudniej. I dlatego jestem pewna, że dlatego nasza dzisiejsza 88. ceremonia odbywa się właśnie tutaj, by pokazać Ci tą różnicę. I że dokładnie tutaj rozmawiamy o tej lekkości, o tej radości, gdzie ta energia jest ciężka. Dlatego, że w większości w naszym kraju, na przykład w Polsce, również jest taka ciężka energia. I to przesłanie pomoże Ci to przemienić i to przetransformować. Tak jak to miejsce na mitycznej Atlantydzie, czyli magiczna oaza, została przemieniona, przetransformowana i te energie są tutaj inne niż wszędzie dookoła, tak i Ty możesz zmienić Twoje miejsce, w którym mieszkasz, Twoje otoczenie, Twoje mieszkanie i ta energia będzie inna niż wszystko dookoła. I pamiętaj o tym, nie można zmienić tak od razu wszystkich starych rzeczy, bo może jeszcze masz góry rzeczy, które są do wykonania, które powstały w przeszłości, gdzie Twoje stare przekonania stworzyły te góry. Pamiętaj, dzisiejszym przesłaniem jest wszystko, co robię, robię z lekkością i radością. Czyli nie próbuj teraz przed świętami tych wszystkich gór rzeczy zrobić, tych wszystkich gór dokończyć, posortować czy wykonać, bo automatycznie wrócisz do tego starego sposobu myślenia i do starej świadomości. Ty dzisiaj patrzysz z góry i dzisiaj podchodzisz do tego, co powstało w przeszłości z radością i lekkością. Czyli może będą to święta w Twoim życiu, które przeżyjesz w nieposprzątanym mieszkaniu, bo dzisiaj idziesz z lekkością i radością i nie musisz już do czegoś się zmuszać. Czyli pamiętaj, od dzisiaj idziesz z lekkością i radością. Wszystkie stare rzeczy, które są jeszcze nagromadzone, powstały w przeszłości. Nie próbuj tego naprawić w przeciągu jednego czy dwóch dni, tylko z radością i lekkością. Czyli dzisiaj żyjesz z radością i lekkością i dzisiaj wykonasz tylko dwie małe rzeczy, na które masz ochotę. Jutro dwie kolejne, pojutrze dwie kolejne i dbasz o to, by dzisiaj tworzyć wszystko idealnie, zgodnie z idealną wizją Twojego życia. Ale na koniec to obiecane ćwiczenie. Bardzo proszę, zamknij oczy, odetchnij bardzo, bardzo głęboko. Kilka razy głęboki wdech i wydech. I jeszcze raz głęboki wdech i wydech. I jeszcze raz bardzo głęboki wdech i wydech. Teraz połącz się z ziemią, która jest u Twoich stóp. Przechodzisz przez podłogę, głębiej, 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 jeżeli jesteś na zewnątrz, to idealnie. Łączysz się z wnętrzem ziemi. I teraz łączysz się z wszechświatem nad tobą. Czujesz to połączenie, tą stabilność. Stoisz na ziemi, a jednocześnie łączysz się z energią wszechświata. I teraz powiedz sobie, żyję z lekkością i radością teraz. Wszystko, co robię, robię z lekkością i radością. I teraz czujesz, czy gdzieś w tobie pojawia się skurcz, pojawia się jeszcze jakaś energia, obawy, strachu, wątpliwości, czy jest to możliwe?
jeżeli czujesz takie miejsce, że gdzieś tam głęboko jest ukryta ta energia zamartwiania się, ciężkiej pracy, by coś osiągnąć, bez pracy nie ma kołaczy, to poczuj, jak światło, które spływa z wszechświata, wchodzi do tego miejsca i rozświetla to. Uwalniasz się od starych programów i starych blokad. Bo ty wiesz, że zamiast chleba można jeść ciastka. Że zamiast ciężkiego życia można prowadzić lekkie życie. Ty nie musisz się tłumaczyć przed całym światem, dlaczego żyjesz z lekkością i radością. To jest twoje życie. Ty nie musisz pokazywać innym, że coś ciężko osiągnęłaś, czy ciężko osiągnąłeś. Ty żyjesz z radością i lekkością. Otwierasz się na energię wszechświata. Otwierasz się na obfitość, radość, szczęście, spełnienie i lekkość. I ty wiesz, że dokładnie teraz możesz żyć zgodnie z idealną wizją twojego życia. W lekkości i radości. Energia Wenus. Dokładnie teraz. Jeżeli teraz żyjesz z lekkością i radością, i rozpuszczasz światłem takie właśnie stare programy, bariery, zapisy podświadomości, to ty wiesz, że automatycznie tworzysz twoje jutro, bo twoje jutro tworzysz dzisiaj, dokładnie w tym momencie. Czyli nawet jeżeli jest jeszcze sterta rzeczy do wykonania, które powstały w przeszłości, to w miarę twoich możliwości i ochoty, z radością i lekkością będziesz te rzeczy doprowadzać do końca. Ale tylko, jeżeli będziesz mieć na to ochotę. A może większość tych rzeczy zbierzesz i wyrzucisz do kontenera. Bo czasami nie trzeba sortować naszej szafy, jeżeli już, gdy ją otwieramy, nie mamy na to ochoty. Może jest tam tyle negatywnych rzeczy, negatywnych energii, że czasami warto zebrać to i wyrzucić. I do tej szafy włożyć tą jedną białą bluzkę i jedne dżinsy. Może warto zostawić taki ciężki bagaż za sobą i w tą nową podróż zabrać pusty bagaż, lekki, który wypełnisz tym nowym, pięknym i pozytywnym. A jeżeli pewnych rzeczy nie chcesz wyrzucić, jeżeli od pewnych rzeczy nie chcesz się uwolnić, to zawsze w każdym momencie zadaj sobie pytanie, czy zajmując się tym, czuję radość, lekkość i spełnienie, czy też znowu zamartwiam się, męczę się, zmuszam się do czegoś, czy torturuję samego siebie czy samą siebie. Pamiętaj, jeżeli chcesz żyć z lekkością, radością, w szczęściu, spełnieniu, miłości, zdrowiu, obfitości, również finansowej, to wszystko, co robisz, musi wypływać z serca. Z radością i lekkością. I wtedy osiągniesz dużo większe rezultaty, niż dzisiaj możesz nawet przypuszczać. Jeżeli jednak będziesz się do czegoś zmuszać, jeżeli będziesz się martwić, torturować, to wierz mi, że jest to stary program, który tylko oddala cię od szczęścia, spełnienia, miłości, zdrowia i obfitości. Dlatego od dzisiaj idź z lekkością, radością, zgodnie z tym, co w tobie, co zgodne z twoją idealną wizją życia. W pełni światła, w pełni tego, co najpiękniejsze i na co zasługujesz. Dzisiaj tworzysz twoje jutro. Zadbaj więc o to, by to jutro było lekkie, piękne, wyjątkowe, niepowtarzalne. Stare rzeczy. Wiesz, jest takie powiedzenie, że czasami, gdy odłożymy coś, to za jakiś czas stanie się to nieaktualne. Czyli
rozwiąże się samo z siebie. Może większość tych rzeczy same się rozwiążą. A może niektóre rozwiążesz właśnie z lekkością i radością. Czyli jeżeli dokładnie teraz, jeszcze gdzieś, w jakiejkolwiek dziedzinie Twojego życia są góry rzeczy do wykonania, to zostaw je, popatrz na to z wyższej perspektywy i wybierz do załatwienia tylko te rzeczy, które naprawdę czujesz w Twoim wnętrzu, że masz ochotę je zakończyć, załatwić, wykonać do końca. I tak krok po kroku, każdego dnia, kilka z tych starych rzeczy, a może większość, uda się zupełnie odrzucić. Życzę Ci z głębi mojego serca. Idź każdego dnia z radością i lekkością, jak ta energia mitycznej Atlantydy na Porto Santo. Życie jest piękne. Życie jest lekkie. Życie jest takie, jakim je stworzysz. Wykorzystaj więc siłę kreatywności, siłę transformacji, siłę przemiany i siłę materializacji, która dokładnie teraz stoi do Twojej dyspozycji, by Twoje życie było zgodne z idealną wizją Twojego życia. Lekkie, piękne, przyjemne. A bogactwo, obfitość, zdrowie, miłość i spełnienie w każdej dziedzinie przypłynie do siebie samo z siebie. Bo czym większą lekkość odczuwasz w sercu, tym więcej światła jest w Tobie. Świecisz wówczas jak gwiazda i przyciągasz do siebie to, co najpiękniejsze. Gdy czujesz światło w Tobie, gdy czujesz lekkość w Tobie, to Twoja wibracja zmienia się i przyciąga do Ciebie podobne, czyli bogactwo, spełnienie, radość, obfitość, bo to jest również wysoka wibracja. Jeżeli jednak się martwisz, jeżeli jednak się torturujesz, zmuszasz do czegoś, Twoja wibracja się obniża i będziesz przyciągać do siebie tylko więcej trudności, problemów, ograniczeń czy negatywnych ludzi. Zadbaj więc o to, by dokładnie teraz iść zgodnie z energią 88. I zamiast chleba jeść ciastka, czyli zamiast tego, co kwaśne, trudne, skoncentrować się na tym, co słodkie i pozytywne. Do zobaczenia za tydzień na naszej 89. ceremonii i pamiętaj, jeżeli ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje tych energii, przesłań, inspiracji i motywacji, zabierz tę osobę na nasze kolejne spotkanie, bo zmieniasz coś w Tobie, zmieniam coś w nas, zmieniam coś wokół nas, zmieniam coś na Ziemi i zmieniam coś we Wszechświecie. I na koniec zostaw komentarz poniżej. Czy masz tendencję do zamartwiania się, torturowania siebie, zmuszania się do czegoś? Czy masz może takie przekonanie, jak nasza globalna świadomość, że trzeba ciężko pracować, aby coś osiągnąć? Czy masz może tendencję do tworzenia góry, sterty rzeczy, aby ciężko pracować, by mieć to poczucie, że to, co udało Ci się osiągnąć, że na to zasługujesz? Czy masz może takie poczucie, że jeżeli coś przychodzi z lekkością i radością, to na to nie zasługujesz? Albo jeżeli coś przychodzi z lekkością i radością, to szybko to stracisz? Czy masz takie przekonania naszych dziadów i pradziadów? I czy czujesz tą gotowość, by dokładnie dzisiaj zmienić wszystko? By dokładnie od dzisiaj, od teraz, w każdej sekundzie, robić tylko to, co odczuwasz jako lekkie i przyjemne, zgodne z idealną wizją Twojego życia. Czy czujesz, jak energia wyższa Cię wspiera w tym procesie? Czy czujesz tą wibrację 88, że jest w Tobie siła i moc, aby zmienić całe Twoje życie i żyć w obfitości, szczęściu, spełnieniu, miłości, radości i w pełni zdrowia? Odrzuć więc wszystkie stare, negatywne energie, negatywne przekonania, negatywne programy i zacznij żyć pełnią życia i zawsze z lekkością i radością. Powolutku, małymi krokami, ale prosto do światła.
energią, która wspiera Cię w każdym momencie. Pamiętaj, starych rzeczy nie można zmienić od razu, ale krok po kroku zmieniasz coś w Tobie i zmienia się całe Twoje życie. Otwórz się więc na lekkość, radość, szczęście, spełnienie, piękno życia, słodkość i pamiętaj zawsze, zamiast chleba jedz ciastka. W tym symbolicznym oczywiście znaczeniu. Czyli zamiast tego, co kwaśne, trudne, ciężkie, trudny orzech do zgryzienia, trudności, jesz to, co lekkie, słodkie, piękne i przyjemne. Do zobaczenia za tydzień. Twoja Maria Bukart.